Hej, pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Wojtek. Jestem tu po to, aby przedstawić wam historię. Niestety nie taką jak bajki z prawdziwym happy endem, lecz taką, którą napisało moje życie. Wiem, że są wśród was tacy, których widok człowieka na wózku inwalidzkim niekoniecznie zastanawia. I słusznie, w końcu zaczynacie swoje życie. Ja też kiedyś zacząłem swoje prawdziwe życie, mając 16 lat. No i stało się. Michał namówił mnie na wyjście na imprezę. 18 urodziny Piotrka był tylko pretekstem, aby kupić naprawdę duże ilości alkoholu. Potrzebowałem trochę pieniędzy. Bez większego wahania sięgnąłem do starej szuflady w prydensie, gdzie mój ojciec trzymał do mnie. Oczywiście nie powiedziałem mu o tym, myślałem, że to nigdy nie wyjdzie na jaw. Dopiero, na urodziny.
młody, wiekana z Podolca. Jak tu przyjechałeś? Wszystkie już pojazdy. Normalnie pięknie, czy ty odpaliłem, no jest. Ale taki samochód? No. Tak. Pamiętaj, ty sam wchodzę nie dał. Sam go sobie wziąłem. Rozumiesz? Moje wszystkie na 3 dni, mam lapę, jestem wolny. No dobrze. Mam ten drobniak, jak ty kupiłeś szkole. Zaraz pojedziemy do tego, monopolowego, co pasy wiesz, nie? Jakie zapasy? Alkoholu, bracie, alkoholu. Bardzo dużych samochodów. Wiesz, pikantny, spróbowałem też. Jak to? Piłeś alkohol, jeszcze jedziesz samochodem bez pojazdy? No. Jesteś szalony, zatrzymaj się, powiedziałem, zatrzymaj! Największą, a zarazem najbardziej dotkliwą jest śmierć człowieka.